Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę nowe zestawy, które są dostępne na TIGLABA, nowe zestawy GTP. Będzie taka wersja bardziej ekonomiczna, czyli fajny TIG. Jak widzicie, dużo się zmieniło w kwestii samego wyświetlacza, wymiarów tak samo. Ogólnie są to produkty, które już są dużo lepsze. No i w dzisiejszym odcinku ja Wam zaprezentuję, że czy po prostu warto ewentualnie iść w te zestawy. I jest ze mną dzisiaj Radek, czyli, że tak powiem, sprzedawca firmie TIGLAB, i powie nam coś więcej, jeżeli chodzi o ustawienia i coś, no żebyśmy tu nie spędzili godzinę szukając jakiejś opcji, tylko po prostu Radek nam pokaże na szybkęsa co i jak. Więc jedziemy. No i tutaj macie te dwie spawareczki już razem. I zobaczcie, ja nie wiem, czy będzie widać, tą co ja mam, ona gabarytowo jest większa od tej. Czyli po prostu jakby te poprzednie modele, one wszystkie jakby były bardzo podobne gabarytowo do tej, co ja używam na co dzień. A ta jest zdecydowanie mniejsza. No to już powiem Wam, pierwsze co jak ją zobaczyłem, to byłem w szoku. I teraz, co warto dodać? Zmieniony ten wyświetlacz, o czym Wam wcześniej powiedziałem. Jest oczywiście rękojeść i najważniejsza rzecz. To kurde, powiem Wam, że zawsze to była udręka, jeżeli chodzi właśnie o te spawarki. One są teraz włączone z niechuczy. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę. Przedtem to było chyba w Kempim czy w czymś, prawda Radku? No chyba w tych lepszych maszynach. Tak, właśnie w lepszych maszynach tak było, że... Słuchajcie, ja tu zrobiłem takiego moda, oczywiście nie polecam, ale do wiatraka są połączone takie rezystory, które po prostu jakby zmniejszyły prędkość obrotową tego wiatraka, ale człowieka i tak szlak trafia. A teraz nie wiem, czy słyszycie, ale ładnie sobie kapie deszczyk na zewnątrz i my to wszystko słyszymy. Czyli generalnie no to, że one się wyłączają, a tylko podczas pracy ewentualnie ten wiatrak się włączy na chwilę, to jest mega fajne, bo ja jak na przykład coś spawam przez 3 godziny, to generalnie, wiecie, wiatrak chodzi cały czas i on jest taki uciążliwy, bo radyjka nie słychać ani własnych myśli, a to cały czas huczy, więc bez sensu to było i moim zdaniem fajny krok już naprzód, czyli tak, mamy zmienione wymiary, mamy zmieniony ten wygląd zewnętrzny, mamy już właśnie wsadzoną tą nowszą technologię, czyli to, co się dało poprawić, zostało poprawione. No i teraz kwestii takich technicznych, no to ja Wam mogę tylko tyle powiedzieć, że ten właśnie Easy 206P, Radku, ile on kosztuje? To jest wieś w granicach 1600-1500 zł brutto maszyna z samym uchwytem masowym na przykład, nie? Bo uchwyty z racji, że to jest, będą zestawy GTP, mają być dopasione, lekkie, fajne, wygodne, ergonomiczne. Będzie ta wersja wychodziła jakby w dwie wersje będą tego urządzenia w GTP. Ze sterownikiem nożnym on-off, takim co za chwilę Grzesiu będzie spawał. Z takim fajnym, krótkim skokiem, bardzo wygodnie się spawa przy stole, tak jak tutaj Grzesiu spawa. I druga wersja będzie oczywiście z uchwytem sterowanym nożnie obrotowym, czy zwykłym 9-17, także będzie kilka konfiguracji. Oraz taki standardowy z mikrowyłącznikiem. Uchwyty też się zmienią, ale to za chwilę Grzesiu Wam wszystko pokaże. Tak jest. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że jak widzicie, przez to, że jest jakby nowsza zabawka, to nie jest wcale droższa, to po pierwsze, a po drugie, mimo że się zmieniła ergonomia na plus, to jeszcze po trzecie ma fajniejsze opcje, bo już ten, to jest najtańszy, czy w ogóle, czy to jest jakaś taka półka już średnia tych nowszych? Nie, to jest tani. To jest tani. No, chodzi generalnie o to, czy jest model w ogóle niżej z tych nowych, czy nie? Nie ma. Nie ma, no właśnie, słuchajcie, najniższy model już ma tego spota, jak to dobrze kojarzę, czy tak, nie? Tak, tylko że tu jest ten cold welding. Okay. Różnica między spotem a cold welding jest taka, że tutaj mamy regulację czasu w tysięcznych, a tu mamy w setnych. Okej, okay, w porządku. Mamy w setnych. No w każdym razie możecie sobie z tej funkcji właśnie skorzystać. Tutaj widzicie, to jest standardowa ten cały wykresik, czyli prąd początku, prąd końca, czas działania, wzrostu i tak dalej. To Wam nie będę opowiadał, bo to no jest... i puls tak samo jest. Tak jest, to jest kwestia prosta. Tutaj fajnie się przełącza właśnie te opcje. Oprócz tego mamy dwutak, czterotak i właśnie jest ten cold weld. I to będziemy dzisiaj testować, ja Wam to pokażę, jak to fajnie działa. Czyli, wiecie, przedtem było tak, że za te opcje trzeba było dopłacić, wziąć model wyżej. A teraz już w modelu niżej mamy właśnie cold weld i mamy już puls. W tej cenie i już, że tak powiem, wiecie, no wiatrak już nie huczy i tak dalej, więc moim zdaniem zajebisty progres do przodu. A powiedz mi, czym się różni ten od tego, oprócz tego, że jest ACDC. I tu mamy TIGA 200P ACDC, tak. I on też będzie w zestawach GTP. Też jest w zestawach GTP, różnica jest też taka, że no to mamy tego spota, u Ciebie w Twojej spawarce tego nie ma.
też bardzo fajnie się szczepia cienkie blachy, rury. Ma dodatkowo kanały pamięci, czy możemy sobie zapisać dane kanały pamięci i podaną robotę, czy pod limit, pod nierdzewkę. Zapisujesz dane parametry, wybierasz kanał, masz to wybrane. Dodatkowo dla ułatwienia ma tak samo kształty fali prądu przemiennego, czyli po prostu jak ktoś nie wie za bardzo ustawić ten balans, który powoduje ilość wprowadzanego ciepła, materia, regulację, no to wybieramy dany kształt fali, który odpowiada za ilość tego ciepła wprowadzanego, dużo łatwiej się spawa, cięższe materiały. Tak jest. No i jeszcze jest fajna opcja, ta sama, ten szeroki zakres balansu, niektóre maszyny w podobnych pieniądzach tego balansu praktycznie nie mają w ogóle, to jest, działa to wszystko, także... Okej, okay. Jeszcze jakbyś mógł wejść w to główne menu, bo tutaj w ogóle, jak wiecie, no, zaczniecie w ogóle spawać, to tutaj w ogóle macie do wyboru, widzicie, że jest jeszcze MMA i teraz jest lift, tick, DC i jest jeszcze, jak to się nazywa? HF tick, AC jest i DC. Powiedz, czym się różni lift tick od HF tick? No, lift jest to, że mamy to zajarzanie przez pocierkę, czyli powiedzmy, jak spawamy jakieś rurociągi, gdzie płynie jeszcze gaz, nie możemy używać jonizacji, żeby nie doszło do jakiegoś wybuchu zapłonu, no to się stosuje, delikatnie dotykamy wolframem, ewentualnie drutem o elektrodę, zapalamy delikatnie łuk, możemy spawać. W USA przeważnie dużo ludzi do tej pory spawa nie korzysta z HF-u, ale to jest taka funkcja, co praktycznie każda spawarka ma. Rozumiem. W naszym przypadku my będziemy korzystać, jeszcze raz jakbyś mógł kliknąć to główne menu, my będziemy korzystać z tej podstawowej, czyli HF, TIG, DC. Tak jest. No i tutaj macie te wszystkie opcje i właśnie możemy puls włączyć, wyłączyć, jakbyś mógł pokazać właśnie, jak się wybiera to menu. To przy okazji będzie taki krótki instruktaż, jakby wiecie. Prawym enkoderem klikamy funkcję, idziemy do przodu, tak jest. Idziemy do tyłu. I tutaj mamy do wyboru właśnie, czy dwutak, czterotak, czy czterotak, naciskamy jeszcze raz opcję i mamy funkcja do włączenia pulsu. On, off i wtedy jak będziecie przechodzić po tym wykresie, to jeszcze przeskoczy przez dodatkowe właśnie te miejsca, czyli tak. Prąd górny, prąd dolny, szerokość. Tak jest, szerokość, czyli w jakim zakresie, jak długo ma być ten prąd górny, jak długo ma trwać cały okres. No i tam procentowo jeszcze to się wszystko ustawia. I częstotliwość. I częstotliwość. Więc tu jest też wszystko, co potrzebujecie, nie trzeba w ogóle nic więcej. No i w sumie tyle, a teraz proszę ja Was. Oprócz tego, że zmieniły się tigi, to też doszły nowe uchwyty. Jakbyś mógł, Radku, zaprezentować tą katanę, tak? Tak, to jest nowy uchwyt, sterowanie nożne. Zobaczcie sobie. Rękojeść przypomina tak jakby miecz samurajski, bardzo fajnie się to trzyma w ręce. Zarąbiste. Obrotowy palnik. Tutaj w tym palniku możemy sobie zastosować nie tylko dziewiątkę, ale i również siedemnastkę, główkę pod większe prądy. Jak widzicie, to jest taka fajna dysza syntetyczna. To znaczy w ogóle można sobie kupić tą katanę i można mieć taką główkę, tak, można mieć taką. Taką. Ewentualnie można tutaj... standardowe dziewiątki, można, a 17. Można tego flexa tutaj założyć? Wszystkie można tu założyć. No, więc palnika. Wiecie, inwestujecie raz w zajebisty uchwyt, teraz możecie tak, on jest, ten jest bez przycisku, tak. Czyli... możecie tym pedałem sobie robić on-off, ja teraz zademonstruję. Aha, no jest włączony. Mamy tam ustawiony jakiś czas wypływu chyba gazu, 4 sekundy. No i tu jest mój pedał oczywiście, tylko żebyście jeszcze wiedzieli, że zwykły pedał, no to jest tylko on-off, ten powiedzmy, o ile on kosztuje, kostowy, tak? No 150 zł gdzieś chodzi, bo wtyczka jest ta multifunkcjonalna. Właśnie, chodzi o to, że sami sobie wybieracie. Na początek możecie sobie oczywiście kupić uchwyt z przyciskiem, który oczywiście zaraz też zademonstrujemy, bo są nowe modele. Natomiast możecie sobie kupić pedał, wtedy ten uchwyt jest lżejszy, bo nie posiada paru tych przewodów oraz przycisku, jest taki, można powiedzieć, ergonomia jest wyższa. I ten pedał, powiedzmy, wyższy z regulacją prądu, on dalej wygląda tak jak ten, jest taki duży, czy masz jakiś inny? Mam kapkę niższą, te z płynną regulacją. Właśnie, chodzi o to, że tu macie płynną regulację. Ja to używam na co dzień, dla mnie to jest mega wygodna sprawa, z tego względu, że jak zaczynacie spawać, potrzebujecie zazwyczaj więcej prądu, żeby się materiał nagrzał, a później już schodzicie sobie z amperażem, nogą ewentualnie, no nie wiem, przy cieńszych materiałach czy coś, jeżeli potrzebujecie. Słuchajcie, tak samo do AC też z tego korzystam. Bo na przykład jak się spawa aluminium, to jest tym bardziej. Na samym początek duży prąd, a później wiecie, a później można go zmniejszać, później można go zwiększać. Także dla początkujących może to jest za dużo, ale jak już macie spawarkę i chcecie coś zmodyfikować, to właśnie lżejszy uchwyt moim zdaniem to jest fajna sprawa i zainwestować w ten pedał z płynną regulacją, gazu. Dobra, mamy ten uchwyt, powiedz mi jeszcze, jaki jeszcze mamy uchwyt drugi podłączony do drugiej maszyny. Drugi uchwyt, no to mamy z mikrowyłącznikiem. Ja pamiętam, że były takie uchwyty
bardzo podobne i były jeszcze też uchwyty z dołączanym przełącznikiem. Czy one są dalej? Tak, są. Dołączane TGTP też są. Będą różne wersje dla każdego. Powiedz mi, czym się różni ten uchwyt od tego poprzedniego? No to już mamy, zobaczcie, mamy mikrowyłącznik w ręce, nowa płytka ulepszona, wszystkie przewody są na superflexach, więc zobaczcie, to jest taki, są. To jest taki a la carbon. A la carbon. Także no, w takim fajnym to są to specjalnie wykonujemy. Pod GTP robione zestawy właśnie, żeby bardziej były takie motoryzacyjne, sportowe. Ten kolor oplotu tego niżej można sobie wybrać? Tak, można wybrać. Jest kilka kolorów, jeszcze będzie jeszcze więcej, rozwijamy to cały czas. Tu są koreczki egzotyczne założone, też można sobie dla bajeru takie coś fajnego założyć. Oczywiście, nowe tak. Twistery, dysze ceramiczne, także oszczędne w gazie. Są cztery rozmiary. Jak już jesteśmy przy tych, czym się różni ta czarna od tej białej? No różni bo to się, jest też ceramika, prawda? Też się różni tym, tylko że ta jest bardziej odporna na temperaturę. No, przewaga jest taka, że nawet możemy spawać prądem rzędu 300 amper bez problemu. To bardziej na rury okay. I oszczędna w gazie jest. Jest też droższa ta końcówka? Niewiele. Niewiele, okej, okay, w porządku. Naprawdę to są groszowe sprawy. A nie? Ma to jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o jakiś upadek czy coś takiego, nie wiem? Ma, jest bardziej, powiem, okay. Bardziej odporna na jakieś okay. Strzały, upadki. No to też słuchajcie, jeżeli, no nie wiem, ewentualnie komuś może kolor nie pasuje czy coś, aczkolwiek ja wiem, bo mam też jaśniejszą, to widzicie jak ona tam wygląda po czasie. Ona też się robi taka ciemno-szara i tak dalej. Czarna prawdopodobnie ze względów wizualnych ona się będzie mniej brudzić, skoro nie więcej, trochę tylko więcej kosztuje, a że tak powiem jest mocniejsza i tak dalej, no to możecie od razu w takie inwestować. I ja wam jeszcze tutaj pokażę, bo Radek przywiózł takie fajne boksy, w których możecie sobie skonfigurować, że tak powiem, pod zakup nowej spawarki, czy tam to już co macie, możecie sobie kupić takie dysze razem z tymi końcówkami, o których właśnie żeśmy mówili. To macie różne boksy, mniejszy, większy i tu jest taki mega fajny, właśnie skromny, ale wystarczający moim zdaniem właśnie zestaw z tymi czarnymi soczewkami. Także tu już z Radkiem się będziecie kontaktować w kwestii właśnie doboru, powiedzmy, czy waszej konfiguracji. A właśnie, te pudełka można po ciebie konfigurować, czy to w sensie, że nie wiem, ja tu na przykład, tu jest chyba, nie wiem, dwunastka. To są różne wersje. Konfiguracje, właśnie, naprawdę, więc, jest dużo więc do wyboru. Nie musicie się martwić tym, że tu jest piętnastka i coś tam, no że już trzeba zestaw kupić, czy po prostu to pudełko pod takie. Radek to wam skonfiguruje indywidualnie. I przy okazji, jak tutaj jesteśmy, no to oczywiście są też te zmodyfikowane ze szkiełkiem. Jest to fajny bajer, mega to dobrze wygląda. Tutaj też mamy tego flexa, tylko już nie katane, tylko standardowy. No i tu jest mega zielony. Kurde, przefajnie to wygląda. Moja żona lubi zielony kolor, to myślę, że jakby nie chciała spawać, aby zobaczyła taki uchwyt, to może by zaczęła spawać? Kto wie. Tak więc słuchajcie, dobra, to tyle takiego off-topa, jeżeli chodzi o uchwyty. My tutaj przejdźmy do, powiedzmy, testów, jeżeli chodzi o właśnie o tą spawarkę. Czyli spróbujemy sobie coś połapać, zobaczymy jak wygląda ten cold welding, tą mniejszą, jak wygląda ten spot właśnie, poustawiam jakieś różne czasy, jeżeli chodzi o łapanie tą że tak powiem, większą. No i tyle, no wiecie, no spawarki są już wytestowane, tam bebechy są te, co mają być, to tylko się różni właśnie jakby obsługą tego wszystkiego. I tu wam zaraz pokażę, jak to wszystko działa. Więc tak, zaczynamy od tej spawarki, tej tańszej, moim zdaniem jest zajebista, więc tylko jakby ktoś potrzebował aluminium, to ewentualnie właśnie wziąć tą ACDC. Ale ta jest przekąt, mi się bardzo już spodobała. I zobaczymy ten test właśnie cold welding. Słuchajcie, jak to się robi? Wy tutaj wybieracie funkcję, macie dwutak, czterotak i ten cold weld. Więc wybierając cold weld, wybieracie sobie tutaj prąd, jakim chcecie właśnie robić to szczepianie, czyli na przykład 200 amper, potwierdzacie i teraz wybieracie milisekundach, nie? Tu jest chyba maksymalny czas 200 milisekund, czyli wiecie, no to jest 200 milisekund, więc to jest ułamek. No i robimy testy. Mamy tutaj ten uchwyt, mamy ten pedał, no i zróbmy tutaj jakieś szczepienie. Przy okazji mam nową maskę Optrela, bo też robimy testy właśnie masek, bo są podobno fajne. I patrzcie, poszło od strzała, mega prosto się to robi, oczywiście można by jej dać może mniejszy prąd, natomiast no, szczepienie jest... Bialutki, nieprzepalone. Tak nie? Jest, dokładnie, to też warto zwrócić na to uwagę, że jest bezbłędne. Jeżeli chodzi o przubicę, którą mam aktualnie na sobie, to też jest zarąbista. Ja tylko ją nałożyłem i tak ustawiliśmy tutaj przyciemnienie no, chyba na 9 czy coś takiego. I słuchajcie, mega fajna sprawa, bo ja pracuję na tym na trzymie, no mam go już bardzo długo. Już tam przez niego tak powiedzmy, że średnio widać, bo są te niektóre elementy już zużyte. To tutaj fajny jest uchwyt, w sensie, że fajnie siedzi to na głowie, jest bardzo wygodne. Tam jest tak średnio to zrobione, więc dobrze to siedzi.
fajnie się nisko opuszcza. Minusem jest to, ale to nie przyłbice, tylko pewnie moje. Mój nos jest za duży, więc gdzieś tu się zaczyna dotykać, ale to nie przeszkadza. Jest regulacja, można odsunąć na głowę. Można odsunąć, No właśnie. I słuchajcie, kolorowo jest. Więc to jestem w ogóle w szoku, że jakby zakładacie, nie robi się taka perspektywa zielona jak na innych, tylko jest normalnie wszystko, no jakby się założyli okulary takie normalne, po prostu zwykłe. Dobra, to teraz tak, mamy złapane, to spróbujmy sobie przespawać. To teraz tak, wybierzmy sobie, co my sobie wybieramy, czterotakt. I teraz potwierdzamy, aha, wybrałem już prąd, dobra. Teraz jest co to jest? Teraz jest T-down, czyli prąd opadania. Opadania, tak. No to niech będzie jedna sekunda. Teraz mamy czas. Nie prąd teraz... końcowy. Prąd końcowy, dobra, może być 20 A. Gaz po. Czas, 4 sekundy, dobra, w porządku. To jest przed. To jest przed, dobra. To możemy ustawić na 0,1, w porządku. Teraz mamy prąd startowy. Niech będzie tam 30. Teraz mamy czas narastania. No tak. To niech sobie narasta w pół sekundy. To są i główny. I główny niech będzie na razie 80. No i tutaj te same wszystkie wartości. Dobra, wracamy do prądu głównego. Czym się różni, Radku, czterotakt od dwutaktu? No, tym się różni, że zajarzasz łuk stopą i czy tam mikrowyłącznikiem, nie musisz trzymać cały czas nogi na mikrowyłączniku, żeby właśnie łuk się jarzył. Tak? To jest chyba tak, że raz naciśniesz i już cały czas, tak, że tak powiem, nie naciskasz niczego. Żeby rozłączyć, później musisz kliknąć i przytrzymać. Jasne. A jak puścisz szybko, to od razu rozłącza. A że masz jakby dwie opcje. Dobra, w porządku. No to spróbujmy, zobaczmy jak to idzie. Więc fajnie tutaj to było pokazane, że właśnie na czterotakcie, nie wiem czy to było widać przed kamerę, ale tak jak właśnie nacisnąłem raz, to zaczęło to spawać takim bardzo słabym prądem, ja mogłem sobie spokojnie jeziorko zrobić. Później jak puściłem, to zaczęło lecieć już tym prądem głównym. I teraz sobie włączymy dwutakta, czyli będzie to w standardzie. Czyli normalnie jak nacisnę pedał, to się po prostu włączy, tak jakbyśmy tutaj mieli przełącznik. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo ja tutaj tak zrobiłem, że zauważyłem już w trakcie, że ten prąd był trochę za duży i już robiłem puls pedałem. Pewnie słyszeliście to, jak go naciskam. Także my sobie tu zjedźmy, nie wiem, może na 65. O, jest teraz ok. Słuchajcie, jeszcze fajny temat jest tego, bo ja korzystam z takiego pedału, co jest płynna regulacja tego natężenia prądu, więc to akurat nie będzie do wykorzystania, ale jak sobie weźmiesz jeszcze taki uchwyt plus ewentualnie ten przycisk albo z przyciskiem, to tutaj bardzo fajnie działa jeszcze to płynne zajarzanie tego łuku. Możesz tutaj, Radku, zoomować, że jeżeli chodzi o zakończenie spawania, zobaczcie, tutaj nigdzie nie ma żadnej dziurki. Bardzo fajnie się zaczyna to spawanie, że jest najpierw taki mniejszy prąd, fajnie się to zajarza, a nie, że od razu jesteście, wiecie, chaotycznie wszystko, że od razu już się dzieje, od razu duży łuk, nie wiadomo w którą stronę, jak kontrolować tą spoinę, więc tutaj jest tak, że spokojnie jest malutka i zaczyna się coraz większy ten prąd robić i sobie zaczynacie jechać. I to samo jest, jak puścicie przycisk, to spokojnie ten prąd opada, bo zawsze na końcu, widzicie, tu nie ma na końcu tego kółka, tak jak jest tutaj. To jest niepożądane, oczywiście trzeba unikać tego, żeby się robiło takie kółeczko na końcu. To jest właśnie po to, że trzeba powoli tym prądem na samym końcu schodzić. Ja Wam nie będę mówił, jakie wartości ustawić, bo to każdy będzie według siebie sobie tutaj testował. Natomiast to jest też ważne. No to słuchaj, fajny filmik wyszedł, bo nie dość, że pokazujemy Wam nowości, jakie są, jakie zestawy możecie sobie kupować, to przy okazji jeszcze robimy test przyłbic. Ja teraz już mam tutaj taką fajną, można powiedzieć, jedną z tańszych. Przed chwilą miałem prawie, że najdroższą, a teraz będę miał najtańszą. Więc Wam powiem, czy po prostu ta mała, czy ta tańsza też robi robotę. I przy okazji ustawienia TIGA już będziecie wiedzieć mniej więcej, jak to robić. No i też jakaś tam nauka delikatna spawania. Także teraz przechodzimy, bo już myślę, że tutaj zamknęliśmy, jeżeli chodzi o opcje. Teraz przechodzimy na ten ACDC i spróbujemy sobie właśnie tego spota. Czy on będzie tak samo szczepiał jak ten, czy może to jest troszeczkę tutaj więcej opcji, może troszeczkę lepiej to robi. I później jeszcze pospawamy tym na innym uchwycie z przyciskiem i wytestujemy tą maskę.
teraz uruchamiamy tą spawarkę i ja mam na głowie teraz tą tańszą przyłbicę, więc przy okazji wytestujemy ją, powiem wam jaka jest różnica, czy można dopłacać i tak dalej. Słuchajcie, tutaj mamy tak, tak jak wam wcześniej pokazywaliśmy w tym domku, że wybieracie sobie tą HFT, jaka jest różnica, to już wam też mówiłem. I tutaj wybrałem opcję spota. Wybieramy tutaj sobie w tym wybór, choice, i tutaj mamy tak puls, nie spawamy teraz pulsem, możecie go oczywiście włączyć, to żeśmy wcześniej pokazywali, jest spot. I sobie tutaj ustawiacie czas tego spotu. Ja ustawiłem prąd na 200 A, więc spot mi wystarczy, że 0,1 sekundy. I zobaczmy teraz właśnie jak to szczepia. Możecie nawet spawać, jak zauważyliście. O tutaj, można sobie tymi spotami spawać. Natomiast tak, w tej masce trzeba by ustawić trochę reakcji, jeżeli chodzi o spawanie. Czyli jeżeli chodzi o ten pierwszy rozbłysk, bo jest troszeczkę za późno. Także to za chwilę jeszcze spróbujemy poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o sam uchwyt, no ten już czuć, że jest trochę cięższy. Tamten był mega lekki, naprawdę to było czuć, że tamten był mega lekki ten uchwyt. Natomiast tak jak mówię, no dla początkujących z tym przyciskiem to jest jednak mega wygodne. Dobra, no to spróbujmy, puścimy jakąś nitkę. Aha, musimy teraz przejść tą przyłbicę już w walce. Moim zdaniem w spoinie nie ma jakby znaczenia wielkiego. Natomiast jeżeli chodzi o przyłbicę, to powiem wam tak, no tamta faktycznie jest lepsza. Pod tym względem, że jeżeli chodzi o kolory, reakcje działania, to jest zdecydowanie lepsza. No ale przyłbica, ile ona Radku kosztuje? Jakieś 250 zł, 260. Ja wam powiem, że kiedyś za 150 to była taka, że trzeba było ją od razu do kosza wyrzucić. Później się pojawiały jakieś za 300, za 400 zł, które już coś tam przyciemniało, ale na pewno nie było w trójkolorze. To jest kolorowe przecież, nie? Tak. No powiem wam szczerze, że naprawdę, na początek taka za te pieniądze. Także Radku, tu ci gratuluję, bo nie dość, że teraz rzeczy są tańsze, to jeszcze są lepsze od tych, co były. A teraz są, wiecie jakie czasy, wszystko jest droższe, a jeszcze gorsze. No więc tutaj jak najbardziej polecam te zestawy. No i teraz co, jeżeli chodzi o drogę podsumowania, to ja tutaj jeszcze wypróbujemy inne maski. No to o spawarkach już mi się wydaje, że już powiedzieliśmy wszystko. Jeżeli chodzi o podłączenie spawarki, to też warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o biegunowość, czyli plus minus, to my tutaj mamy minus i na minus podpinacie zawsze uchwyt. Też mogą się pojawić takie pytania, to żebyście wiedzieli. No i masę podpinamy do plusa. Pamiętajcie, tak zawsze się robi. Jak podepniecie odwrotnie, to zauważycie, że za chwilę się zacznie ten grot tępić szybko, bo pójdzie właśnie, no prąd pójdzie z drugiego bieguna, więc źle, więc od razu będziecie wiedzieli, że trzeba przemienić. Dobra, teraz zmieniamy przyłbicę na inną. Teraz mamy następną przyłbicę Kempiego. Powiem wam tak, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie siedzi na głowie, bo ja to też cenię, że ona jest wygodna, bo się z nią jest cały czas, więc jest wygodniejsza od tamtej na pewno. Też jest trukolor. Ile ona kosztuje, Radku? Koło 500. Koło 500. No to wam powiem co, między tamtą a tą jakieś 200 różnicy? Tak jest. No to dobra, robimy testa. Tamta nie dawała rady właśnie z tym szczepianiem. Zobaczymy, czy ta daje na 200 ampera. Tak jest. Dobra, zobaczcie, jak teraz to działa. Tu jest faktycznie, jeżeli chodzi o precyzję tego spota, no to tutaj jest lepiej. Ja celowo jeszcze, jak zwróciliście uwagę, ja wybierałem sobie rytm, że poszło raz, a zrobię sobie teraz 3 razy szybciej, 2 razy wolniej. No i to łapię za każdym razem. No to tutaj, powiem tak, jeżeli chodzi o tego spota, to działa troszeczkę lepiej w tej spawarce. Jeżeli chodzi o tą przyłbicę, to dlatego przedtem mi wyszedł to łapanie, tak jak tutaj, tak nierówno. A z tym można by porównać, nie wiem gdzie ja to robiłem. No chyba to jest to, prawie, to jest to. No, prawie w ogóle nie widać, nie ma porównania. To znaczy się chodzi o to, że przedtem jak robiłem tego spota na tamtej przyłbicy, to ona nie zdążyła przyciemnić, zanim się pojawił łuk. Na pewno to jest kwestia też ustawień,
bo tutaj też ma to jakiś wpływ. Natomiast tutaj tak, czułość jest na minimum, delay jest na minimum, mniej więcej jest to ustawione na 9, jeżeli chodzi o przyciemnienie, i on już daje radę. Czyli jeżeli chodzi o tego spota, na pewno jeżeli chcielibyście tak spawać albo brać to pod uwagę, no to ważna jest lepsza jakość tej przyłbicy, wychodzi na to, i ta już daje radę. Więc ja wam powiem tak, no znowu 200 różnicy, Kempiego, przyłbica za takie pieniądze, no jest fajna. Jeszcze masz jakąś przyłbicę? Mam. No to pokaż. Teraz mamy kolejną przyłbicę Lincolna, model Eurowave 3.0 LS, i ona jest fajna, bo ona ma już, zobaczcie, taki wyświetlacz. Patrzcie, możecie sobie ustawiać delay, sensitivity, zobaczcie, tu przyciemnić, 8-9, czułość i tak dalej. I ma przełącznik funkcji, czyli teraz mamy podspawanie weld, teraz mamy pod arc pod spotting, czyli to co robimy. I grind, co to jest grind? Szlifowanie. Szlifowanie, okej. Okay. I jeszcze podcięcie ma tam. Okej, okay. I jeszcze jest tak, jest do podcięcie plazmy. Dlaczego, słuchajcie, jest fajna? Pierwsze po założeniu mi się wydaje, że jest najjaśniejsza, czyli faktycznie, jeżeli chodzi o szlifowanie... Masz 3.0 linia. Jeżeli chodzi o szlifowanie, i to właśnie przez to ona jest najjaśniejsza, bo do szlifowania zazwyczaj nie potrzebujecie dużego przyciemnienia, no to mega. To tak samo powiem wam szczerze, że no najjaśniej widać przez ten wizjer, jeżeli chodzi o tak o nałożenie. Dobra, sprawdźmy, jak się ma w boju. No słuchajcie, bez problemu dałem radę szczepić to jakoś w miarę, czyli można powiedzieć, że widziałem, czyli że ta przyłbica działa lepiej od tamtych. No czyli powiedzmy, że idziemy z półką, ile ta ona kosztuje, około 1000? 1100, 1200, zależy, okay. Wiesz, jak zakup, bo to no się to, w euro kupuje. No to słuchajcie, w tej kasie naprawdę ma fajne opcje, wizjer jest jasny, też jest wszystko kolorowe. No śmiało też ją mogę polecić. Lecimy następną. Wróciliśmy jeszcze do tego optrela, od którego zaczynaliśmy spawać, ze względu na to, że testowaliśmy to spotowanie, czyli jeżeli jest bardzo wysoki impuls tego właśnie natężenia światła i w jak najszybszym czasie ma to zareagować, no to ta jest bezkonkurencyjna oczywiście, natomiast jest najdroższa, to nie jest takie, że tamte was oślepiają, no kwestia jest tych ustawień i też działa, natomiast no ta działa najlepiej. Jeszcze przy okazji robiłem testem ze swoim tym 3M, którego mam już wiele lat, no to ta jest jeszcze szybsza od 3M, także naprawdę jest najlepszą przyłbicą. I na zakończenie od Radka jeszcze dostałem kolorowe elektrody, obiecałem wam kiedyś w którymś odcinku, że zrobię testy kolorowych elektrod, więc zrobimy ten test, no i tyle w sumie. To będziecie oglądać w następnym odcinku. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć. Pozdro, hej.